Zrobimy go troszeczkę na maksa. Zobaczymy, czy jest taki kozak. Hennessey na drift. Co? Nie no, ja bym go zrobił na wyścigach. Wszystkie samochody tego typu bym chciał na wyścigi porobić. Zobaczcie, tu się otwierają drzwiczki. To jest taki bardzo mocno ulepszony lot. Nawet na cztery koła szalałeś. Nie będziemy tu takich rzeczy instalować. Z przodu docisk. Ach, kurde, tu jest ten standardowy spoiler wysuwany. Skromny donate. Sesto Elemento kiedyś zaprezentuje, bo jest cudowny. Sesto Elemento zaprezentuje, jak odblokuje. Ono jest takie dosyć, wiesz. Patrzcie, tu możemy mieć cały czas coś schowany, ten spoiler, to ciekawe. No dobra. Ten jest... Nie, zostały standardowy. Najbardziej mi się podoba, niech będzie. Opony. Wow, jeszcze lepsze opony możemy zainstalować. To na pewno będzie trzeba. To jest naprawdę mocne auto. Niewiele pewnie można w nim ulepszyć, ale zróbmy go. Zobaczymy, jak usłyszymy, jak brzmi. Chciałem powiedzieć, że zobaczymy. Nie można tu ulepszyć nic więcej już. Można go zrobić na offroad trochę. Jeszcze można pewnie odciążyć, więc dodatkowo jestem ciekawy. Dobra, jak on brzmi w ogóle? Wow. Chyba grubo, ja sobie muszę słuchawki podgłośnić. Go, malowanie. Sprawdzimy sobie malowanie przed wyścigiem, tylko posłuchajmy go. Uhuhu, ale rzuca śmierdziela. Ej, zaraz, co? Ten spoiler mu się nie chowa w grze? Ej, on się chyba chowa w rzeczywistości, nie? A zobaczymy, czy się schowa przy wyższej prędkości. On powinien cztery paki polecieć. No dobra, chodźmy na autostradę. Powiedzmy, że tutaj sobie mykniemy. Już widzę, że ludzki tam jadą do mnie. Super. Uhuhu! No, powiem wam, że ten to buta ma, ale zrywa przyczepność bardzo łatwo. Zobaczmy, czy coś damy radę z nim zrobić. Jedziemy. Jak to brzmi? Dzisiaj 450, no chyba 450 nie poleci, ale... Ale brzmi nieźle. Wow. Dobry jest, dobry jest. Dawaj nim znaki ostrzegawcze. To też nie jest głupi pomysł. Ciekawe, jakby poleciał, nie? Bo musieliby się mu zrobić napęd na cztery koła. Bo często właśnie te znaki ostrzegawcze są na offroadach. Siema ludzki! Jedziemy na autostradę. Spróbujemy zadriftować. Dobra, chodźmy. Pojedziemy sobie offroad wspólnie. Hennessey, kurde, jaki kozak. Dobra, sprawdźmy go tutaj. Wow, ktoś ma Veneno. Nice! Widzieliście, ktoś Veneno ma? Co to za fury? Wow! Ej, to jest ten Lotus fajny chyba, co ja mam go. A tu Veneno. Jedziemy. Uwaga. Wow. ...430, ale lekko się rozpędził do tych 430. I w miarę sterowny jest.
Nieźle. Naprawdę nieźle. Też bardzo fajne auto. Ej ludzie, co wy robicie? Zderzają się, what the fuck? Chciałem streamany Largo. Ej no co ten gościu robi, ten z tym lambosem? Jedziemy razem na Goliata. Zaraz wyznaczę ludzką cel. Ej, 400 km na godzinę to tak lekko, nie? I chyba nie tak źle się prowadzi, ale to sprawdzimy jeszcze na zakrętach. Patrzcie na to. Dobry jest. Jest naprawdę dobre auto. Dobra, jedziemy w takim razie do ten. Dawaj tego pato streama. Oszalałeś. Dobra, jedziemy w takim razie na Goliata. Teraz powinniśmy taki gumball zrobić, nie? O, rzuciło mnie. Ej, no co ten gościu z lambosem? Trzeba go wywalić koniecznie. On nie umie jeździć. Czy będą jeszcze streamy z Battlefielda? Raczej chyba nie. O, mamy jakieś ciekawe malowanka do niego porobione. Podoba mi się to pierwsze. Niech będzie. Fajnie słychać tego VTK w Hondzie, jak się załącza. O, to też sprawdzimy sobie Hondę, koniecznie, bo jestem ciekawy. Patrzcie na malowanko nowe. Spoko wygląda. Zrób Goliata i setą. Nie, Goliat to tylko takimi autami się robi. Uwierz mi. Kiedyś będziesz grał może w Fordze, to zobaczysz, chyba że już grasz. A nie jeździłeś jeszcze Goliata. Pojedziesz raz to... Rzuca na starcie, trzeba uważać. Oh shit. Jest ciężko, ale to tylko na starcie. Później trochę się robi bardziej przyczepny. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Tutaj Senna. Patrzcie, jak tu się powoli jedzie tymi autami, nie? Veneno, jak fajnie pomalowane. Podoba mi się. Wow, rzuca! Wow. Trzeba ostrożnie z gazem w tym aucie, naprawdę. Cały czas czuję się jak baletnica na lodzie, odrobinkę. Ale jest znacznie, znacznie lepiej niż z tym Aventadorem dragowym, co żeśmy sobie go wcześniej testowali. Wow! Oh shit! On na pewno dużo lepiej trzyma się drogi niż ten Aventador. Tamten to latał po całej drodze, a ten jakoś skręca. Ależ go rzuca. Pierdzielony. Cały czas próbuję tutaj tą trakcję jakoś zdobyć. Dobra, jedziemy. Prosta. No na zakrętach ciężko jest z nim. Ale dużo lepiej niż w tym dragowym lambosie. Zobaczcie jak tutaj sobie ładnie. Przy 200 km na godzinę nawet, tak? A tamten lambos leciał, kurde, jak na łyżwach.
Dziękuję za kolejny donate. Przeczytam na pewno po tym wyścigu, ok? Bo strasznie chcę dojechać tym Lambosem, Boże, tym Venonem jakoś. Dobra. Naprawdę bardzo muszę być tutaj skupiony przy tym aucie, zwłaszcza na zakrętach. Bardzo, bardzo łatwo wpaść w poślizg. Po prostu dodasz za dużo gazu i po tobie. Nim nie można cały czas na gazie jechać, tak jak w Reventonie, tak miałem. On jest naprawdę, ma za dużo mocy w stosunku do tej wagi. Nie wiem ile on waży nawet. Ale mocy musi mieć naprawdę bardzo dużo. Oj, nie wiem czy zdążę. 8 sekund! No nie zdążę, 5 sekund. Mam nadzieję, że hajsy chociaż dostanę. Łapy spocone, kurde. Trzeba by było go jeszcze porobić i zrobić mu ten docisk, ten taki ciulowy spoiler zainstalować z tyłu. To może by jakoś lepiej się trzymał drogi, ale jak się właśnie dodaje gazu, to ta dupa lata jak chce.